Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie testów myszki Logitech G402 Hyperion Fury. Za myszkę taką musimy zapłacić jakieś 250 zł, co moim zdaniem jest jeszcze ceną troszeczkę wygórowaną, to tak na wstępie. Jeśli ta myszka stanieje sobie do 180-200 zł, myślę, że będzie super zakupem. Pamiętacie, niedawno była recenzja u mnie także myszki Logitech G502 Proteus Core, która kosztowała troszeczkę więcej, ale była też znacznie bardziej zbajerowana. Kształtem była dość podobna do tej 402, natomiast tutaj mamy sensor optyczny. Również jest to sensor Delta Zero, czyli cała rodzina nowych sensorów od Logitecha i maksymalne DPI w tym przypadku wynosi 4000. Najniższe 240, najwyższe 4000. Przy okazji możemy ustawić sobie 4 skoki DPI. Gryzon jest w miarę lekki, ponieważ waży nieco ponad 100 gram. Jest bardzo fajnie wyprofilowany, ma bardzo dobre ślizgacze wytrzymujące aż 250 km ślizgu. Do tego ma przyspieszenie równe 16G, czyli takie sobie, prawdę mówiąc, ponieważ nawet myszki Bloody mają na przykład 30G, a dobre myszki gamingowe dochodzą do 50G. Natomiast czym ta myszka błyszczy, to szybkość. Ponad 500 IPS-ów to jest wartość raczej niespotykana nawet w najlepszych myszkach dla graczy. Czyli po prostu ta myszka, jakby nie było, jest przeznaczona i dana do FPS-ów. A skoro jest dobra do FPS-ów, będzie dobra do każdego innego gatunku gier. Co jeszcze warto wiedzieć? Mamy tutaj 32-bitowy procesor ARM, który zarządza wszystkim, oraz pod przyciskami głównymi przełączniki Omrona wytrzymujące 20 milionów klików, tak więc o żywotność tych klawiszy nie trzeba się martwić. Teraz moi drodzy, pokażę Wam tą myszkę w szczegółach. Powiem Wam, co mi się podoba, co nie. Przede wszystkim kabel. Mamy 2-metrowy kabel. Niestety pozbawiony jest oplotu takiego, jak znamy z myszek gamingowych. Mamy zwykłą gumową izolację, co dla mnie niestety jest troszeczkę minusem, ponieważ taki oplot sprawia, że kabel jest praktycznie niezniszczalny. Co jest fajne i niefajne? Fajne jest to, że nie mamy za dużo błyszczącego plastiku. Niefajne, że jednak go mamy i też boczne przyciski dodatkowe są z błyszczącego plastiku i niestety on łapie sobie odciski palców. Natomiast cała myszka jest matowa, poza tymi błyszczącymi przyciskami, wykonana z jednego rodzaju tworzywa, które co prawda nie zapewnia antypościskowości naszej dłoni. Natomiast mamy po bokach gumę z wypustkami, po drugiej stronie miejsce na kciuk również gumowane. Dlatego tą myszkę mimo wszystko trzyma się bardzo dobrze, bardzo komfortowo. Jest duża, ma ponad 13 cm długości, tak więc idealna do palm gripa. Możemy także sobie ją chwycić claw gripem, ponieważ przyciski są długie i reagują na całej swojej długości. Możemy także chwycić ją finger gripem, nie ma z tym większego problemu, ale generalnie myślę, że najlepsza jest mimo wszystko do palm gripa, ponieważ jest naprawdę długa. Nie jest to prawda za wysoka, nie jest też za bardzo wyprofilowana, natomiast kciuk sobie fajnie znajduje tutaj miejsce i ta myszka jest wygodna w trzymaniu, naprawdę jest wygodna. Przy okazji rzućcie okiem na ślizgacze, są naprawdę spore. Mamy duży ślizgacz tutaj, ślizgacz z tyłu, dwa po bokach i dwa malutkie wokół sensora optycznego Delta Zero. Ślizgacze są naprawdę rewelacyjnej jakości, dlatego polecam dobrą podkładkę, żeby ich sobie nie zniszczyć na przykład na blacie biurka lub innych nietypowych powierzchni. Co do rolki, no nie wzbudziła ona jakiejś super sensacji, ponieważ jest precyzyjna, dobrze się nią użytkuje, jest w całości gumowana, działa jako przycisk, natomiast nie robi rewelacji. Widywałem, testowałem dużo lepsze rolki, chociażby w Proteusie była tam znacznie lepsza rolka. Natomiast ta rolka jest po prostu poprawna, dobra. Nie jest rewelacyjna, nie jest też zła. Jak widzicie, mamy też podświetlane logo Logitecha. Przy okazji warto wiedzieć, że ta myszka, tak jak wszystkie produkty Logitecha, ma świetne, szczegółowe oprogramowanie, które pozwoli nam bardzo szybko i fajnie skonfigurować sobie tą myszkę. Zobaczcie jeszcze, co mamy z przycisków dodatkowych. Dwa przyciski na lewym przycisku myszki, standardowo zaprogramowane do zwiększania, zmniejszania DPI. Oczywiście możemy to zmienić. Kolejne dwa przyciski są tutaj pod kciukiem. Dostęp do nich jest dobry, przynajmniej do pierwszego. Do drugiego musimy troszeczkę kciuk odciągnąć, ale także nie jest źle. Jeśli przełączymy sobie DPI, to jak widzicie, pojawiają nam się wskaźniki. Tutaj wyświetlacz mamy taki mały, który pokazuje nam te cztery wartości DPI po kolei. Tak więc możemy się łatwo połapać, którą wartość mamy teraz włączoną. I ostatni przycisk, jak widzicie, tutaj jest pod samym kciukiem. Domyślnie zmniejsza on nam DPI do minimalnego. Czyli jest to taki tryb snajperski.
Przyciskając, przytrzymując ten przycisk, obniżamy sobie DPI. Możemy zwolnić prędkość poruszania się naszego kursora. Dokładnie na przykład wycelować, potem go puszczamy i odzyskujemy momentalnie pełną prędkość tej myszki. Bardzo fajna rzecz, może się przydać. Jeśli nie, możemy przestawić to na inną funkcję, chociażby na przykład rzucenie granatu, przeładowanie czy inną akcję. Ok, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Powiedziałem Wam o tej myszce wszystko, co wiem. W testach wypadła naprawdę nieźle, sensor okazał się precyzyjny. Także częstotliwość próbkowania wyniosła 1000 Hz, czyli opóźnienie 1 milisekundy, co w prostych słowach oznacza, że jest to myszka idealna dla graczy, naprawdę szybka, precyzyjna i bardzo wygodna w użyciu. Posiadająca co prawda kilka małych mankamentów i jak na razie według mnie troszeczkę wysoką cenę, ale mimo wszystko jeśli kupicie sobie taką mychę, to na pewno będzie to inwestycja na długi czas. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i koniecznie zaglądajcie na kanał po więcej nowych filmów. Pozdrawiam Was, cześć!